Conchita. Przepraszam, powołanie 7 grup roboczych oraz dalsze rozmowy na temat przyszłości Bliskiego Wschodu to najważniejsze zapisy, jakie znalazły się w deklaracji stworzonej po konferencji bliskowschodniej w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 60 krajów. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz podkreślił, że konferencja w Warszawie ma być początkiem szerokich rozmów. Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza konferencja zapoczątkuje proces, który być może nazwiemy procesem warszawskim. Poinformowaliśmy o utworzeniu grup roboczych pracujących nad takimi obszarami jak przeciwdziałanie terroryzmowi i jego finansowaniu, proliferacja pocisków balistycznych, bezpieczeństwo morskie i lotnicze. Nie wiadomo na razie, kiedy i w jakiej formie grupy robocze mają rozpocząć pracę. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo mówił po zakończonej konferencji, że była ona historyczna, bo udało się zgromadzić przedstawicieli zarówno z Izraela, jak i wielu krajów arabskich. To naprawdę historyczne spotkanie. Wczoraj na kolacji arabscy i izraelscy liderzy zebrali się w tym samym miejscu, by rozmawiać o wspólnej sprawie. Bez wątpienia irańska agresja w regionie zbliżyła do siebie Izrael i kraje arabskie. W konferencji w Warszawie wzięło udział 11 krajów Bliskiego Wschodu. Były minister obrony Jan Parys apeluje o publikowanie w języku angielskim źródeł historycznych dotyczących Polski. Ma to być sposób na przekazanie światu prawdy i przeciwdziałanie przekłamaniom. Tymi słowami Jan Parys skomentował wypowiedź amerykańskiej dziennikarki. Andrea Mitchell, relacjonując wizytę Mike'a Pence'a w Warszawie, powiedziała, że wiceprezydent wraz z żoną odwiedzą miejsce powstania polskich Żydów w warszawskim getcie, które trwało miesiąc przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. To pokazuje, jaka jest jeszcze duża rola przed nami, jakie zadania. Po prostu musimy wydawać w języku angielskim źródła historyczne. Nie tylko opracowania, ale dokumenty. Po wypowiedzi Andrei Mitchell, Instytut Pamięci Narodowej żąda sprostowania. W sprawie słów amerykańskiej dziennikarki Kukiz15 zawiadamia prokuraturę. Na słowa o polskim reżimie zareagowała też polska ambasada w Stanach Zjednoczonych. Na Twitterze placówki dyplomatycznej pojawił się wpis podkreślający, że podczas II wojny światowej to Polska została zaatakowana i okupowana przez Niemcy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ale to widać jednocześnie, jaki to jest poziom tej dziennikarki, prymitywny poziom tej dziennikarki. Wiesz, świat bazuje często na tym, że dziennikarka jest piękna, ładna, ładnie wygląda. Nie daj Boże, może i blondynka, nie wiem, ale że jest piękna i jej słuchają, a to przecież jest podstawowy błąd. Świat jest strasznie prymitywny, ale to robi szatan wszystko, szatan. Groby powielane. Olszewski premier jako punkt odniesienia dla wszystkich, dla których Polska niepodległa jest celem, jest ważna, nie odszedł. On pozostaje i będzie wzorem w dalszym ciągu, jak był za swojego życia. Były premier zostanie pochowany w sobotę na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Do tego dnia do godziny 19 będzie obowiązywać żałoba. Ukraińskie władze uważają, że europejska nowelizacja dyrektywy dotyczącej gazociągu Nord Stream 2 może być korzystna dla Ukrainy. Inaczej twierdzi część tamtejszych ekspertów. Wczoraj przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich uzgodnili, że część powstającego gazociągu łączącego Niemcy i Rosję ma podlegać unijnemu prawu. Ukraina, podobnie jak inne kraje, w tym Polska, wskazywały na to, że niemiecko-rosyjska inwestycja zagraża bezpieczeństwu energetycznemu. Wiceszefowa ukraińskiego MSZ Olena Zerkal w artykule w Ukraińskiej Prawdzie podkreśliła, że zgodnie z porozumieniem wobec części gazociągu będzie stosowane europejskie prawo. Jak zaznaczyła, daje to możliwość kontrolowania gazociągu przez Unię Europejską i jest rozwiązaniem korzystnym dla Ukrainy. Z kolei część eksperckich opinii wskazuje, że Niemcy i Rosja będą starały się obejść ograniczenia. Posłusznie w istocie dano Niemcom carte blanche, co oznacza, że Niemcy we współpracy z Rosjanami zabezpieczą sobie maksymalnie komfortowe warunki. Mieliśmy zresztą z tym do czynienia w przypadku pierwszej nitki gazociągu północnego, piwniczno-potoku Perszy, podkreślał w Radiu Swoboda ekspert do spraw energetyki Michał Honczar. O czym z Kijowa mówił Paweł Buszko. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wisztor pyta. Tam po przerwie Piotr Nisztor, w studiu cały czas generał Waldemar Skrzypczak i generał Leon Komornicki. Rozmawiamy o stanie polskiej
armii, a przede wszystkim o tym, co polska armia jeszcze powinna posiadać, abyśmy czuli się wszyscy bezpieczniej. No właśnie, rakiety HIMARS, o których rozmawialiśmy w pierwszej części, to tylko element tego, co powinno trafić do polskiej armii. Co jeszcze, według panów, jest zagrożenie dzisiaj... Zagrożenie w każdej sekundzie grozi, a oni to wiesz, będą się... Elementem, który powinien wzmocnić naszą obronność, generał Waldemar Skrzypczak. Zbroić. Panie redaktorze, ja bym zaczął trochę może przewrotnie, ale zaczął od tego, że nam potrzebna jest polska zbrojeniówka. Silna polska zbrojeniówka, ponieważ ona daje gwarancję, że... To się zjada te zgłoski, co to za facet? Pieniędzy nabrał? Systemów uzbrojenia dla polskiej armii, bo różnie się może wydarzyć z tymi sojuszami bardziej politycznymi. Natomiast co nam bardziej potrzeba? Oczywiście HIMARS wpisuje się w system odstraszania, który budujemy sobie w Polsce i to jest dobry ruch. Wydaje się, że dobrze by było pomyśleć również o systemach, które by były wyposażone w rakiety manewrujące, które mogłyby niszczyć obiekty istotne z strategicznego i operacyjnego punktu widzenia. Na przykład? Na przykład takie obiekty, jak dowodzenia, o których wspominał generał Komorniński, stanowiska dowodzenia armii, korpusów, ważne obiekty przemysłowej infrastruktury przeciwnika, ważne obiekty infrastruktury terenowej, mosty, przeprawy i tak dalej. Także jest obiektów wiele w bibliotece celów i takie rakiety manewrujące, które były w zasięgu powiedzmy 1000-1200 km, ich nie musi być dużo, ale one by były elementem systemu odstraszania. Drogi sprzedzone, one jakiś sposób zostały zakupione już te czasy. Jasmy do samolotów. Jasmy do samolotów, no ale do tego trzeba mieć rozpoznanie, bo to nie jest kwestia też... Tak się dużo uczył za złą wymowę, no nie wiem, powinien coś poprawić, bo ja jego nie rozumiem. Zjada z głoski. Systemu rozpoznania sputnikowego, program ten przecież też się ślimaczy już latami. Nie, nie...